Bez polskich medali na razie na skoczniach w Zakopanem. Czwartek pod znakiem piątego miejsca. Na nim poranny konkurs indywidualny ukończył najlepszy z biało-czerwonych Piotr Żyła, a także popołudniową rywalizację mixtów reprezentacja Polski. No teraz już skoki narciarskie, bo tu cały dzień właściwie emocjonowaliśmy się tym, co działo się na średniej Krokwi imienia Bronisława Czecha. I choć oglądaliśmy dwa konkursy, bo o poranku to była indywidualna rywalizacja skoczków, a po południu drużyny mieszane, to medali, polskich medali nie zobaczyliśmy. Niestety nie było polskich medali, ale bohaterami byli Austriacy, ale najlepiej raport złoży człowiek świetnie poinformowany z Zakopanego, Filip Czyszanowski. Austria absolutnie nie do ruszenia na średniej Krokwi, jeśli idzie o Igrzyska Europejskie. Konkurs pań, dwa medale, konkurs panów, dwa medale austriackie, no i konkurs mixtów, Austria najlepsza. Nie do ruszenia. Nie do ruszenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wielkiej Krokwi, ale podsumowując zmagania na skoczni 95-metrowej, no to Austriacy naprawdę byli zdecydowanie najlepsi. No i zwieńczeniem tego wszystkiego był konkurs mixtów, gdzie mieli ogromną przewagę nad drugą reprezentacją Norwegii. Wspaniały początek tygodnia w ich wykonaniu, ale zobaczymy, czy tę formę przeniosą na dużą skocznię, bo tutaj przynajmniej ta męska część Austriaków miała tę przewagę, że oni ten obiekt znali, w przeciwieństwie do na przykład reprezentacji Norwegii czy reprezentacji Słowenii. Dodatkowo reprezentacja Niemiec też nie jest tutaj w najmocniejszym składzie, a Czofenik wydaje się, że to jest zawodnik, który w przyszłości będzie się liczył i będzie bardzo, bardzo mocny. Jeśli idzie o Polaków, w konkursie indywidualnym najlepszym z biało-czerwonych Piotr Żyła, siódme miejsce, Dawid Kubacki dziesiąty, w trzeciej dziesiątce Kamil Stoch. Czy mamy się niepokoić, czy będziemy powtarzać z uporem maniaka, to jest czerwiec, tu nie chodzi absolutnie o wyniki? Ja bym powtarzał to z uporem maniaka, bo ten czerwiec to jest rzeczywiście moment, gdzie się dopiero wchodzi na te skocznie, gdzie się testuje też nowe rozwiązania sprzętowe, wprowadzając zmiany techniczne, te skoki bywają różne. Nie ma ustabilizowanej formy i to widać w skokach naszych zawodników. Najbardziej ustabilizowaną formę, wydaje mi się, na ten moment ma Piotrek Żyła, który skacze tutaj no, najdalej z naszych zawodników. No ale na wielkiej Krokwi zobaczymy, czy ta sytuacja będzie podobna, ale wydaje mi się, że tak. Zobaczymy. W konkursie mieszanym Polska na piątym miejscu w dziesięciozespołowej stawce. A jeżeli jesteśmy przy Piotrze Żyle, dzisiaj Sport.pl podało, że szykuje się walka Sławomir Peszko versus Piotr Żyła w oktagonie MMA. I ta informacja ścięła mnie z nóg. Zdecydowanie tak. No, na razie jest to pewnie plotka, nie dowiemy się tego. No ale jeśli do takiej walki dojdzie, to będzie to na pewno bardzo ciekawe i upatrujemy szans Piotrka. No na pewno prezes Steiner tutaj w studio mówił o szybkości czy wytrzymałości Piotrka. No i na pewno charakterze. Słuchamy Piotra Żyły o tych plotkach trenera Turnbichlera i Adama Małysza. Nie wiem, no też coś takiego słyszałem, także... Także nie wiem, o co to tam chodzi. Rozmawiałem o tym z Piotrem. Na pewno nie będzie walczył w tym sezonie, ani między konkursami, ani w okresie przygotowawczym. Nie dostanie ode mnie zielonego światła. Ode mnie to tyle. Pytałem Piotka, trochę się uśmiechnął i powiedział, że też o tym słyszał. Więc trudno mi jest to naprawdę komentować, tym bardziej, że jeśli coś takiego miałoby miejsce, to na pewno Piotrek musi się pierwszy do nas zgłosić ze względu na kontrakty, które ma i na licencje, które ma. Więc no, póki co o tym nie wiemy. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, a my nie przestajemy ze skokowym serialem. Wciąż w nim uczestniczymy. Piątek i sobota to konkursy na Wielkiej Krokwi. No i na Wielkiej Krokwi myślę, że możemy się spodziewać nieco więcej po Słoweńcach, bo tutaj troszkę słabszą dyspozycję pokazali. Trochę większa skocznia, troszkę bardziej przez nich znana i zawodnicy przecież doświadczeni. Laniszek, Zajc, oni skakać potrafią. Tutaj nie pokazali pełni swoich możliwości, ale na pewno będą chcieli odgryźć się na Wielkiej Krokwi i myślę, że tam oni mogą się włączyć do walki o medale. Kłaniamy się z Zakopanego. Oby rzeczywiście tak było, jak można było zauważyć, sporo słońca w Zakopanem. Bardzo dobrze panowie w tych okularach przeciwsłonecznych wyglądali.